Hejka! Witam się bardzo z Wami serdecznie w 11 Vlogmas. Rano wstaliśmy, ogarnęliśmy się, zresztą jak każdy. Zjedliśmy śniadanie. Ja się rozpakowałam już do końca i nie mam pojęcia, która jest godzina. Wyszliśmy sobie na podwórko. Jesteśmy przed naszym domem. Antek w ogóle nie chce współpracować. Idzie tam, gdzie chce i chciałby chodzić za babcią, za prababcią. A ja próbuję go wyciągnąć, bo chciałabym tu na taki most wyjść, żeby zobaczyć, czy dzieje się coś na budowie, czy coś w ogóle robią. I chciałabym tu odwiedzić koleżankę i zobaczyć, jak jej mały rośnie. Antek cały czas się kręci koło oczka wodnego i muszę go pilnować, żeby nie wpadł do wody. Później wrócimy sobie do domu, potwieramy te paczki, tak więc zobaczymy, co tam ciekawego jest i co. I na 18 jadę z Antosiem do dentysty, tak więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. A później jedziemy do mojej babci drugiej, do Antosia prababci, bo miałam jechać z rodzicami, ale zapomniałam totalnie o tym, że to właśnie dzisiaj. I zapisałam Antosia do tego stomatologa, jest to dla mnie ważne, więc my sobie sami po prostu później do babci dojedziemy. A teraz idziemy się przejść. Łapię cię! A, uciekł mi! Ja cię, ale mi uciekł! Wow! Dawaj! Taki słaby jesteś? Ja na mnie cię. Ty mnie gonisz? No to ja uciekam. Uciekam! No nie dogonisz mnie! No to goń! 3, 4, start! Biegnie, 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 biegnie! Biegnie! Ja mam gonić Aja? Nie. To Ajo mnie? Tak. To biegaj. Antoś totalnie nie chce ze mną współpracować. Byliśmy na placu zabaw. Na chwilę żeśmy pobiegali, a zanim on za mną, zadzwoniłam sobie do męża i idę zajrzeć do tej koleżanki. Antek powiedział, że on idzie do babci i koniec, kropka. Trochę mu się nie dziwię, bo ich nie widział 2 miesiące ponad, więc ciągnie go do kogoś innego niż mama. To niech sobie idzie, a ja sobie na spokojnie pójdę, zajrzę na małego i wrócę do domu i będziemy otwierać te paczki. Wróciłam od koleżanki, Ksawciu jest fajny, rośnie fajnie. I co? I będę otwierać teraz tą paczkę, zobaczmy, co to tam przyszło. Dobrze, ja sobie to wzięłam na ziemię, pokażę Wam to tak z podłogi, bo będzie mi po prostu łatwiej. Otworzyłam sobie to już i co ja tam zamawiałam? Wiecie, takie podstawowe rzeczy już dla maluszka, bo w Norwegii są wyższe ceny i rzeczy dla mnie do porodu już, no takie mało ciekawe, no ale pokażę Wam. Zamówiłam 2 opakowania z klinika płatków takich dużych, kosmetycznych do pielęgnacji dzieci. Ja bardzo lubię to, lubiłam to stosować przy Antosiu i Tosiu, ponieważ są jednorazowe i higieniczne jak najbardziej, bo użyje się raz i się wyrzuca. Jakoś nie jestem zwolenniczką jakichkolwiek myjek. Tutaj mamy Lacti Baby, pokażę Wam też, odpakuję sobie to. Tak, to jest for Lacti Baby i to jest probiotyk taki, wiecie, na florę bakteryjną, na utrzymanie dobrej kondycji brzuszka. Ja ten sam stosowałam przy Antosiu, wychodzi taniej niż Dicoflor, a jest bardzo dobry. Antoś akurat teraz dostaje w saszetkach Trilaka. Także taki probiotyk, jakby coś po prostu było nie tak z brzuszkiem maluszka, a też wiecie, zapobiegawczo. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, są to takie podkłady poporodowe, wiadomo, potrzebna rzecz.
Dalej, co my tu mamy? Tak szybciutko wam pokażę, bo to naprawdę nic ciekawego. Mama DHA, to są witaminy dla mnie. Herbatka, chole, bardzo polecam te produkty, bo używałam też dla Antosia kaszek z tej firmy i to jest wszystko, wiecie, naturalne. To są herbatki bio, także herbatka dla dzieci i niemowląt bio, składnik koper włoski 40%, anyż 30%, kminek 20%, rumianek 10%, produkt z rolnictwa ekologicznego bez dodatku cukru. I to się robi tak, że jedną saszetkę zalewa się 200 ml świeżo zagotowanej wody i odstawia na 5-10 minut. Kupiłam to dla maluszka, ale także dla Antosia, bo Antoś nie lubi za bardzo soków, woli wodę, a czasami chce pić herbatę, a nie uważam, żeby był jeszcze, że uważam, że jest jeszcze troszkę za malutki na picie takiej zwykłej herbaty, chociaż czasami daję mu taką słabą herbatę, gdyż uważam, że no, herbata ma też, nie uważam, po prostu tak jest, że herbata ma też jakieś właściwości pobudzające. Kolejna rzecz, Bepanten, niezawodny, jeżeli chodzi o pupę, był u nas. Nic innego, tańszego, żaden Alantan się nie sprawdzały, Antoś się bardzo odparzał. A jak już doszło do odparzeń, to stosowałam znowu sudokrem, jak już odparzenie było. Tą przeciwodparzeniom, żeby się nie pojawiały, a jak już coś się pojawiło, to sudokrem, ponieważ nie szczypał w pupę po innych preparatach. Antoś tak krzyczał, bo go szczypało jeszcze po prostu bardziej. Kolejna rzecz, Bobotik. W razie kolek wzięłam Bobotik. U nas kolki nie występowały, ale pojawiły się później problemy z brzuszkiem. Jak u Antosia wyszła skaza po prostu białkowa, uczulenie na mleko. Tutaj mam zwykły paracetamol, to nie będę otwierać, wiecie, w razie jakiegoś przeziębienia, czegokolwiek. Również neozinę na odporność, gdyby coś się działo, bo wszystko już się nam pokończyło. Witaminka D, żeby była w zapasie, bo Antoś cały czas dostaje. Maluszek też będzie zażywał. To wam pokażę na końcu. Aspirator do noska Frida też się bardzo u nas dobrze sprawdziła. Tak samo sopelek, ten do odkurzacza sopelek, bodajże sopelek, z firmy Sopelek miałam. Również się bardzo dobrze sprawdził, ale jak Antoś był maleńki, to ta Frida była lepsza. Kolejne opakowanie witaminy D. Co tu mamy jeszcze? Wiecie, taka majtki po prostu siateczkowe, poporodowe. Dalej, co tu mamy? Wkładki laktacyjne. Nie mam pojęcia, czy one są dobre, bo ich nie używałam, ale to była najlepsza oferta. 60 plus 24 gratis. Jedno opakowanie, drugie opakowanie. Ponieważ ja bardzo dużo tego używałam przy Antosiu. Kolejna rzecz, no to takie jednorazowe podkłady, wiecie, pod prześcieradełko. Ja nie używałam w ogóle tych, wiecie, prześcieradeł, które mają pod spodem tą folię. Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że od tego ścielko może pocić. To w ogóle nie przepuszcza powietrza, więc stosowałam takie podkłady. Czy to na przewijak, czy jak gdzieś jechaliśmy, nie wiem, przykładowo na zakupy, żeby mieć na te, wiecie, przewijaki, które są w galeriach i tak dalej, swój podkład, no to zabierałam właśnie coś takiego. Tych jeszcze nie miałam, ale to chyba to nie ma jakiegoś znaczenia. I muszę zamówić jeszcze jedno opakowanie sobie wezmę. I co zamówiłam? Laktator z firmy Baby Ono. On kosztował gdzieś w granicach 50 zł i wiem, że się u nas sprawdzi, bo przy Antosiu miałam ten sam laktator. Nawet bardzo dobrze sprawdziła się ta butelka, tutaj jest smoczek w zestawie i bardzo dobrze się u nas ten laktator sprawdził. Ja byłam z niego bardzo zadowolona, tylko kiedyś jak go myłam, po prostu przez przypadek dostała mi się tu do środka, do tej gruszki woda. I on potem, no po prostu śmierdział taką stęchlizną, taką pleśnią, zapleśniał w środku. No i wyrzuciłam go oczywiście, nie używałam go więcej.
Zresztą nie był już mi tak potrzebny i stwierdziłam, że nie ma co przepłacać i przy małej kupię sobie ten sam, a może się nawet nie przydać. Kolejna rzecz to Disnemar do noska, do czyszczenia noska, gdyby coś się działo i tak dalej. Kolejna rzecz to ziaja, uwielbiam ziaję i to jest płyn do higieny intymnej dla mnie, wiadomo, dla mnie. Kolejna rzecz to też ziaja, produkt z ziajki i jest to kremowy olejek myjący na ciemieniuchę. Takie duże opakowanie. Antoś miał dość sporą ciemieniuchę, jak zaczęły mu się problemy z tą alergią. Nagle go po prostu tak wysypało i później, gdy to mu zaszło, to pojawiła się dość mocna ciemieniuszka i ten płyn bardzo dobrze się u nas sprawdził. No i ostatnią rzeczą, jaką zamówiłam, produkty, które uwielbiam, to produkty firmy Mustela. Mustela to jest francuska firma. Jak mogłabym określić te kosmetyki? Dla mnie to są perfumy. To są perfumy dla dzidziusia. One tak pięknie pachną, ale nie tak sztucznie, tak, tylko no takim, to jest zapach dziecka po prostu. Gdyby robiono perfumy dla dzieci, to właśnie one, a robią, bo to są perfumy dla dzieci, no niesamowicie pachnie dziecko po tych kosmetykach. Także tutaj mamy pierwszy produkt, który też się u nas bardzo dobrze sprawdził. Jest to krem. Jest to krem taki do buzi. Również go stosowałam. Jest bardzo fajny. Nawilża i chroni. Natychmiastowo i długotrwale nawilża, zachowuje równowagę wodną na skórka. Przebadany pod kontrolą dermatologiczną. Antoś, gdy miał taką już atopową skórę spowodowaną tymi alergiami, to stosowałam właśnie serię dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry, czyli to jest seria Stelatopia i tylko ona już tak nie pachnie, ale jest bardzo dobra i też bardzo dobrze się u nas sprawdziła. A tutaj jest po prostu ta normalna seria, ale też są to bardzo delikatne kosmetyki, bardzo dobre. I jeszcze jedno opakowanie, zamówiłam 3 kremiki, bo będę ja też używać, a Antoś będzie używał, więc na pewno się przydadzą. I oprócz tego jeszcze takie wielkie opakowanie, 750 ml, to chyba na cały okres niemowlęctwa będzie dziecka, bo ja też uważam, że nie należy tak przy każdej kąpieli, zwłaszcza jak się używa emolientów, nacierać skóry tego dziecka. Więc w razie potrzeby taki duży mamy balsam do ciała. Jeju, no nawet nie wyobrażacie sobie, jak te kosmetyki pachną, a jeżeli wiecie, jak one pachną, no to na pewno się ze mną zgodzicie. I 2 opakowania również żelu do mycia. I na pewno też się bardzo dobrze u mnie sprawdzi. Jak Antoś był już większy i miał więcej włosków, to również bardzo fajny jest szampon w piance dla maluszków, który też niesamowicie pachnie. No super są te produkty i ja bardzo polecam Wam Mustelę. Jeżeli zastanawiacie się, czego po prostu użyć dla malucha. No i dostałam w gratisie kilka saszetek z La Roche. Nie wiem nawet, co to jest dokładnie. Pewnie jakiś krem, coś takiego. I dobra, teraz zobaczę, co tam w tej paczce z Lulalove. Też ją już otworzyłam, więc pierwsze sobie to spakuję z powrotem i zobaczymy, co tam jest. Dobrze, i tak szybciutko pokażę Wam zamówienie z Lulalove, ponieważ Antoś już tam coś marudzi, a jest z moją babcią, także szybciutko do niego będę lecieć. I tak, pierwsza rzecz to są 2 opakowania takich bambusowych, to skład to jest 100% bambus, pieluszek o wymiarach 30x30.
Myślę, że one się bardzo dobrze sprawdzą, wiecie, do odbijania, do tego, żeby dziecko tak przytulić. Dzieci bardzo często lubią, wiecie, mieć taką przytulankę, pieluszkę, jak idą na drzemkę, taką tulisię. Ale myślę, że one się bardzo dobrze sprawdzą zamiast, wiecie, takich tradycyjnych tetrowych pieluch, które oczywiście też mam. Mam jeszcze po Antosiu takie muślinowe, zwykłe pieluszki, ale te na pewno wiem po prostu, że bardzo dobrze się u nas sprawdzą, zresztą jak wszystkie produkty Lulalove. Kolejna rzecz to otulacz, również 100% bambus, wykonany z tego, to jest to samo po prostu co te pieluszki, tylko o wymiarach 70 na 70 i ja mam również większy jeszcze, który kupiłam Antosiowi, gdy już był takim większym dziusiem i nawet tego roku jeszcze w lecie pod nim spał i to jest jedyna rzecz, której Antoś z siebie nie zrzucał podczas spania. Antoś nie lubił być taki motany, więc nie był on używany w ogóle jako taki, wiecie, kokon tak zwany, ale ten wziąłam mniejszy i myślę od samego początku na pewno bardzo dobrze się u nas sprawdzi, tak jak tamten. Czy to właśnie też do samego przykrycia, czy może malutka będzie lubiła być taka otulona. Więc taki oto produkt. Następnie taka muślinowa podusia do podłożenia dzieciątku pod główkę. Wiecie, w razie ulania się na przykład nie będzie trzeba przebierać całego prześcieradełka, czy tam prać materacyka nawet z wózka, czy to z łóżeczka, tylko wystarczy wyprać taką podusię. Ona jest tak mięciutka. Poza tym mi bardzo spodobało się to, że ona jest tu tak poprzeszywana i można ją w łatwy sposób tak złożyć, włożyć do torebki, gdziekolwiek, a poza tym ja podczas karmienia, bo ja Antosia przez pierwszy rok karmiłam piersią, zawsze podkładałam sobie taką cienką poduszkę tutaj i kładłam na niej dziecko, żeby mi było po prostu wygodniej i myślę, że to bardzo dobrze się sprawdzi. Nawet gdyby mleko trochę pociekło, czy ulało się, tak jak mówiłam wcześniej, to można w łatwy sposób wyprać i jeżeli się u nas sprawdzi, to na pewno zamówię sobie jeszcze jedną, żeby po prostu mieć na zmianę. No i kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to szczoteczka z koziego włosia, naturalna. Ja Wam ją pokażę, postaram się ją tak otworzyć. Już zaglądałam, więc może nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. O. Jest to szczoteczka i do niej dołączona jest taka malutka myjka, która raczej u nas będzie stosowana jako również taka, wiecie, pieluszka do odbicia czy do wytarcia buzi. Bardzo przyjemny jest ten muślin. I to jest inny muślin, wiecie, to nie jest taki muślin, to nie jest, wiecie, taka jak tetra zwykła, jak kupicie gdzieś, tylko to jest dużo przyjemniejszy, bardzo fajny, przyjemny materiał, mięciutki. Można go prać normalnie w 40 stopniach w pralce i to jest, aha, no bo wiecie dlaczego on jest taki przyjemny, ponieważ w 60% składa się z bambusa i z 40% z bawełny, a te wiecie, zwykłe takie pieluszki po parę złotych, które możemy dostać w każdym sklepie dziecięcym, czy nawet Pepko, one są całkowicie bawełniane i po praniu już są takie szorstkie, są nieprzyjemne, a ta dzięki temu, że w 60% składa się z bambusa również, to i jest, wiecie, taka sterylniejsza, bo bambus ma właściwości, takie właściwości, że się w pewnym stopniu, w ilość tam procentach, bodajże nawet do 30% samo sterylizuje się, więc oczyszcza się trochę i na pewno również się u nas dobrze sprawdzi. I szczoteczka jest tak mięciutka. Ja się zastanawiałam, jakie to będzie, czy to nie będzie takie szorstkie, ale jest, zobaczcie, tak mięciutka, tak przyjemna, przede wszystkim naturalna i również na pewno fajnie się sprawdzi. Myśmy kupili szczoteczkę z tej
serii, powiedzmy to, Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca, jest to fundacja i zakupując tą szczoteczkę właśnie wraz z tej serii Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca, wspieracie tą fundację. Procent ze sprzedaży tego produktu wspiera właśnie fundację. Również jest ta szczoteczka z myjką z nadrukiem Mistera B, no ale ja stwierdziłam, że zabiorę tą. Poza tym bardzo podoba mi się ten nadruk i fajnie, że można wesprzeć jakąś fundację przy okazji, udzielić się. I kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, na jaką się skusiłam, a nad którą się tak naprawdę zastanawiałam, to jest taki hicior Lulalove, czyli ten termoforek, zabawka sensoryczna Mister B. On posiada również ten skład. Antoś przychodzi, więc muszę im się sprężać. O mamo, skład. Antoś jak miał problemy z brzuszkiem spowodowane wcześniej wspomnianą alergią, to ja mu kładłam na brzuszek taką rozgrzaną pieluszkę i to przynosiło mu ulgę, czy takie masowanie, rozgrzewanie brzuszka, więc w razie W myślę, że fajnie się to u nas sprawdzi. A również jako zabawka się pewnie fajnie sprawdzi dla dzidziusia. To by było tyle, jeżeli chodzi o nasze te zakupy. Czekamy też na dwie inne przesyłki. Tam są jeszcze prezenty Antosia, ale to Wam pokażemy pewnie jutro. A teraz idziemy zjeść obiadek. Antoś zajada sobie zupkę, tak? Jemy zupkę, a potem będziemy robić zapiekanki pieczarkami, takie domowe, tak? Ale pierwsza Antoś zje ładnie zupkę, bo zupkę trzeba jeść, tak? Bo jaka jest zupka? Duża. Duża? Mniam, mniam jest zupka. Czekaj, bo ty nisko strasznie siedzi, ale nie chce siedzieć w krzesełku. Tylko jak wszyscy na dużym krześle. Już posadziłam go na poduszce. Jedz sobie ładnie. My sobie właśnie teraz nadrobimy kalendarz, bo zatrzymaliśmy się na ósemce i będziemy otwierać kalendarz, ale pierwsze zadanie, dobra? Daj, pierwsze zrobimy zadanie. Pierwsze zrobimy zadanie. Zadania pokażemy Wam i zobaczymy, co tam się w tych kalendarzach kryje. Tak, Ajo? Tak, Ajo? Tak. Więc tak, pod aniołkami, pod dziewiątką mieliśmy spakuj się do wyjazdu, pod dziesiątką przywitaj babcię i dziadka ładnie buziaczkiem mikołajkowym też, bo nie widzieliście się. I jedenastka pokoloruj bombkę, ale to będziemy robić później. Czekaj, bo tam nic nie ma. No i chodź tu teraz i szukamy numeru 9, mamy dziesiątki. Gdzie jest 10? Tu jest 10. Otwieraj. Szukamy dziesiątkę i jedenastkę, bo tutaj Antoś otworzył i tu był taki bałwanek. O, guma. Tak, wyciągamy gumę i jeszcze jedno okienko musimy otworzyć. Otworzymy, gdzie jest 11 jeszcze. Tu mamy 10 i szukamy numerka numer 11. Gdzie ta jedenastka? 4, 13, a my potrzebujemy 11. Czekaj, Antoś, bo mama nie widzi, a trzeba znaleźć numerek pierwsze. Tu mamy 15, 13, no nie widzę tej jedenastki. Tu jest, proszę otworzyć. No, do góry ciągniemy. Ja i jeszcze żelki, ale to nie będziemy jeść na raz. No i tak, jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy od babci, w ogóle powiem Wam, że tam u babci tak wieje, że chcę głowę dosłownie urwać, u nas tak wczoraj w nocy wiało, ale dzisiaj już jest spokojnie, fajnie. I co jeszcze? Antoś ma wszystkie ząbki zdrowe, pokazał pięknie ząbki, w ogóle się nie bał, otworzył buzię, nie trzeba było mu nic tłumaczyć. Ja mam jeden mały ubytek, idę w piątek, zrobię sobie z zębem i znowu na jakiś czas będzie spokój. No a tak to nic, kończy się ten dzień, ja właśnie idę się kąpać.
Potem ogarnę Antosia i pójdziemy już spać, bo jest godzina 21:05, więc najwyższy czas. A Antoś już w drodze od stomatologa do babci, właśnie przysnął sobie trochę. Teraz jest trochę taki rozbudzony i jest sobie na dole z dziadkami, ale no, czas zakończyć ten dzień. Do zobaczenia jutro. Pa, pa.